witam Was serdecznie. Pozytywna energia aktywności sportowej dzieci i młodzieży szkolnej dla naszego projektu współfinansowanego z Urzędem Miasta Rybnika. Wakacyjne zajęcia nasze dalej w systemie indywidualnym. Nie odpuszczam dystansu społecznego. Pamiętajcie, że zagrożenie dalej jest i ja też będę w tym systemie prowadził swój indywidualny projekt, jak również będę z Wami za pośrednictwem naszego portalu. Doktor nauk psychologii pani Greenberg pracuje w swoich badaniach naukowych nad emocjami. To bardzo istotne, bo one nam będą towarzyszyć cały czas. Są wpisane w nasz mózg, w nasze życie. Dlatego jest tak ważne, abyśmy mogli nimi się zajmować. Czemu ja mam znowu ten mój rekwizyt przy sobie? To mój symbol człowieka sawanny. Że mózg nasz, człowiek jest stworzony do przetrwania, do całkiem innych warunków życia. Tych naturalnych, gdzie jest ciągle zagrożenie. Ucieczka albo tak zwany bezruch, który też się może w tej sytuacji emocjonalnej wydarzyć. No i przy okazji jestem na terenie żerowiska dzików. Widzę nowe ślady na torfowisku z prawej strony, więc trzeba być czujny jak na sawannie. Słuchajcie, odrzucanie emocji nic nie da. To jest strata energii dla mózgu. Kiedy mamy przed sobą problem, załóżmy, jest to problem typu niespłacone kredyty, rachunki, problem jakiś, powiedzmy, inny, i wyolbrzymiamy go, pracujemy nad nim, żeby się martwić i tym przejmować. Jest coś takiego w psychologii jak zakotwiczenie. Powinniśmy się zaprzyjaźnić z naszymi emocjami negatywnymi, być z nimi. Medytacja uważności, Janek Marcz. Medytacja uważności, gdzie możemy zastanowić się, skoncentrować tu i teraz, czy ten problem jest aż tak poważny, jest zagrożeniem dla naszego życia, zdrowia, czy możemy go w czasie spokojnie rozwiązać. Pamiętajcie, on się niweluje w czasie, zawsze. Na przykład, dostajesz wezwanie do dorosłych, do urzędu skarbowego, masz firmę i nie wiesz, o co chodzi. I już jest atak. Ciała migdałowate włącza niebezpieczeństwo, alarm. Niebezpieczeństwo dla Twojej egzystencji, dla domu, dla pracy, dla rodziny. Dwie noce nieprzespane. Idziesz, nogi Cię trzęsą, łydki twardnieją. Idziesz do urzędu, czekasz, płytki oddech, spocony. Masz masę myśli katastroficznych. W końcu wchodzisz, a tu się okazuje, że mały problem jest, załóżmy, z powodu urzędu. Trzeba to wyjaśnić, sprostować i wszystko gra. Wychodzisz z tego urzędu, jakbyś wygrał w totka. Ach, rozluźniony, jakby wypoczęty po wczasach. To właśnie tak działa. Dlatego nie możemy się emocjami negatywnymi przejmować. Ja dalej stosuję zasadę tej mojej kuli szklanej jako umysłu, do której nie dopuszczam negatywnych myśli, negatywnych sytuacji. Ale są sytuacje, które Cię jednak znienacka spotkają. Co inaczej, jak nasz mózg działa natychmiastowo, zgodnie z naturą. Czyli uciekasz wieczorem ciemną uliczką przed bandytami, albo nagle spotykasz grzechotnika. I tutaj są właśnie te działania.